No, drodzy widzowie, muszę wam powiedzieć, że w tym debiucie totalnie nie mam wyczucia, kiedy robić roszadę, a kiedy nie. Ogólnie przygotowywałem się przeciwko C4, bo widziałem, że przeciwnik w ostatnich latach gustuje w tym ustawieniu. No i tutaj planowałem po C4 zrobić sobie roszadkę, tam gra przez B3, no i tam solidne C6, fajne ustawienie i jestem w stanie później nawet atakować na skrzydle hetmańskim, także uznałem, że coś takiego będzie bardzo fajne, bardzo grywalne. Dzisiaj znowu czarnymi zdublowały nam się kolory, no ale tutaj przeciwnik zdecydował się na posunięcie D3, czyli atak królewsko-indyjski. No i powiem wam, że to otwarcie jest niby głupie, ale z praktycznego punktu widzenia jest naprawdę bardzo jadowite. Ja zagrałem tutaj C5, no więc wiadomo, walka o centrum, skoczek BD2, skoczek C6, no i przeciwnik E4. I tutaj plan białego jest taki, żeby zagrać E5, tam wieża E1, hetman E2, H4, dopchać tego pionka jak najdalej, później ten skoczek przechodzi na G4, no i tutaj najczęściej kończy się to jakąś ofiarą na H6. No i z jednej strony teoria mówi luzik arbuzik, zrób roszadę, zagraj B5, A5, A4, rozpocznij swój atak na hetmańskim, no i będzie ok. No ale wtedy, kurczę, zostawia się tego króla na pastwę losu. No i faktycznie tak ze stockfishowego punktu widzenia to wszystko się tutaj jak najbardziej zgadza. No ale później siedzisz przy partii i, kurczę, jest ta niepewność, prawda? Więc ja nie lubię robić roszady w tym ustawieniu. Z tego też powodu zdecydowałem się tutaj na posunięcie B6. No i tutaj przeciwnik odpowiedział wieża E1, czyli klasycznie szykuje zagranie E5 i ja poleciałem bardzo rzadko spotykaną opcją, mianowicie zagrałem A5. Ogólnie gra się tutaj raczej goniec B7, hetman C7, jeżeli ktoś tej roszady nie chce robić, no bo można tę roszadę zrobić wcześniej i jechać przez B5. Jaka jest idea posunięcia A5? No to jest dosyć śmieszny wariant, muszę wam powiedzieć, bo tutaj często w ogóle wieża taką trasą wkracza do akcji, ale to rzadko się zdarza, chociaż czasami faktycznie ma to sens, bo czasami gra się wieża A7, żeby później wybić i ta wieża wkracza na linię D, no bo linia D się otworzyła i tutaj można poatakować. Parę takich partii zdarzyło mi się zagrać. Natomiast ogólnie idea jest taka, żeby kiedyś tymi pionami na skrzydle hetmańskim faktycznie pojechać, bądź też czasami robi się tutaj długą roszadę, więc ogólnie można tutaj fajnie zakręcić przeciwnikiem. No i tutaj przeciwnik w ogóle myślał naprawdę bardzo długo, ze 20 minut. No więcej myślę nawet, z pół godziny. I przeciwnik zdecydował się na E5, czyli standardowe podejście. No tutaj E bije D5 też jest interesującą opcją, no bo czasami biały może wyjść z założenia, że czarny zostawił króla w centrum, no to otworzę sobie to centrum, no i będę czarnego króla atakował, więc ma to sens. No ale teraz już sobie zrobię roszadę, no bo teraz już tego E5 nie ma, całego tego ataku na królewskim nie ma, więc po prostu sobie króla schowam. Podobnie jeżeli przeciwnik D4 będzie grał, no to faktycznie z tym królem na E8 to sobie zbyt swobodnie stać nie mogę. Więc po prostu zrobię roszadę, no okej, przeciwnik może wybić, ja odbiję, no tutaj tymi pionami bardzo dużo pól centralnie kontroluje, więc nie ma żadnego problemu. No ale w partii po moim A5 przeciwnik wrzucił E5, no to skoczka wiadomo muszę wycofać, no i tutaj zaczęły się cyrki, powiem wam, bo przeciwnik zagrał skoczek F1. Ja jeszcze podczas partii zastanawiałem się nad C4, no i tutaj uznałem, że w tej konfiguracji to faktycznie mogę sobie roszadę zrobić, no bo tutaj zaraz zagram skoczek B8, goniec E6, wrócę tym skoczkiem na D7, atak na piona E5, może F6 kiedyś wrzucę, no i bez tego pionka na E6, no to przeciwnik za bardzo nie ma jak mnie docisnąć na królewskim, bo centrum jest mobilne, centrum nie jest zamknięte, więc nie może on tych swoich typowych manewrów realizować. Natomiast w partii mamy posunięcie skoczek F1,
No i ja zagrałem tutaj Hetman C7, które według komputera jest niedokładne. Ja uznałem, że ma to dużo sensu, żeby zaciągnąć gońca na F4. Przeciwnik faktycznie tym gońcem na F4 wszedł. No i ja tutaj miałem założenie takie, że najpewniej będę stał tym królem w centrum, albo w ogóle zrobię długą roszadę, ale będę czekał, no ile tylko się da. Będę czekał, ile tylko się da, żeby się nie zadeklarować z tą krótką roszadą. No i powiem wam, że sporo mnie to kosztowało, no ale to po kolei. Więc ja zagrałem tutaj H6, przeciwnik wrzucił H4 i tutaj bardzo długo, no bo z pół godziny, zastanawiałem się, znaczy zastanawiałem się, no liczyłem warianty po prostu po tym G5. No wiecie, jest taka możliwość poddymienia, więc ja od razu tę możliwość zacząłem sprawdzać. No ale po 30 minutach liczenia tutaj dzikich wariantów, no to stwierdziłem, że nie, że tutaj nie mogę tego zagrać. Warianty bardzo, bardzo interesujące, no bo tutaj liczyłem i bicie skoczkiem, i bicie gońcem, bicie skoczkiem. Wydaje mi się bardziej złośliwe. No i tutaj bardzo długo liczyłem, czy mogę na coś takiego pójść. No bo jeżeli w tej pozycji zdążę zagrać goniec B7 i zrobić długą roszadę, nie tracąc materiału, super będzie. Linia H już otwarta, linia G półotwarta, centralnie też mam więcej pionów, więc jeżeli tutaj nie przegrywam, no to jak najbardziej powinienem w to pójść. No ale kurczę, jest C4. I po prostu przeciwko temu posunięciu, no nie byłem w stanie niczego znaleźć. Choć długo szukałem. D4 oczywiście tutaj nie działa, no bo bicie na E5, no i po odbiciu strata wieży, więc to wiadomo. Więc liczyłem posunięcie F6. I wszystko by się tu prawie zgodziło, no bo jeżeli skoczek odejdzie, no to już wybije na F3 z szachem, przeciwnik odbija, wale E5 centralnie, jest super. Jeżeli przeciwnik wycofa się na H3, no to też jest w porządku, gram goniec B7 i on nie będzie mógł tutaj zbić na D5, no bo straci tego skoczka. No tylko kurczę, po F6 jest skoczek, bije E6. No i powiem wam, że jeszcze liczyłem dalej w tej pozycji, czy to ma sens, no bo bardzo zagmatwana pozycja, no ale w sumie jak sieknę długą roszadę, to jest jakiś potencjał na atak po linii H. No ale mam tutaj natychmiastowo problem do rozwiązania, no i liczyłem goniec H3. No i powiem wam, że pion w plecy. No ale potencjał na atak jest zarąbisty, prawda? No tylko, że tutaj wieża E4 wchodzi. I odrzuciłem całą koncepcję. Chociaż komputerek, co ciekawe, mówi, że można było w to iść. No ale tak daleko to już nie policzyłem. Mianowicie, że tutaj niby F5 jest fajne. I po biciu na E5 bicie na E4. No ale powiem wam szczerze. No nie mam żadnego pojęcia, o co w tej pozycji chodzi. Bo tutaj jakiegoś wiecznego szacha sobie Stockfish wyliczył. No ale grubsza akcja, bo tutaj hetman G8, król tu i powrót na G4. No nie byłem blisko, żeby to doliczyć. Uznałem, że to po prostu nie działa. No, chore rzeczy, chore rzeczy. I to jest właściwie zabawne, że czasami wpadnie ci jakaś koncepcja do głowy, takie G5. No i trzeba po prostu idealnie co do ruchu podoliczać, czy to się zgadza. Dlatego warto to mieć na radarze, widzowie, że większa część partii jest ukryta pod powierzchnią. To, co się wydarzyło na szachownicy, to jest naprawdę znikomy procent tego, co się w partii zadziało. Większa część partii była tylko w głowach zawodników. No i tutaj obaj bardzo dużo czasu zużyliśmy na liczenie tego G5 i obaj błędnie policzyliśmy. To znaczy przeciwnik założył, że to jest ok dla niego, ja założyłem, że to nie jest ok dla mnie. No ale dobra, zagrałem tutaj po długim, długim namyśle posunięcie goniec B7. No i tutaj uznałem, że gramy dalej.
Przeciwnik na to skoczek e3, no i tutaj jest pewna pułapka, przez którą ja musiałem się hetmanem wycofać, no bo mój pierwotny zamysł był taki, że będę leciał dalej pionem, żeby tam, wiecie, wytworzyć przeciwnikowi słabości, no ale tu następuje wtedy bicie na d5 i e6. I z jednej strony materialnie to nawet się to zgadza, no ale po prostu tutaj jestem poskładany z dynamicznego punktu widzenia. No bo zaraz skoczek g4, bicie na h6, no i się mogę poddać. Więc zagrałem hetman d8. No i wiecie, cały czas mam to posunięcie g5 na radarze. Przeciwnik zagrał h5 i mimo wszystko liczyłem, czy tutaj przypadkiem tego g5 nie będę w stanie zagrać. No ale uznałem, że to będzie po prostu przesada. Mam za dużo słabości na skrzydle królewskim. Liczyłem ten wariant, czy tutaj zdążę ze zrobieniem długiej roszady. Gdyby teraz był mój ruch, zarąbista pozycja. Robię długą roszadę, walę h5, jest super atak. No ale tutaj wchodzi skoczek f6. No i ta pozycja nie jest przyjemna. To znaczy, no Stockfish po raz kolejny mówi, że jest git, no ale podczas partii ja oceniałem, że ten król na f7, no to nie jest spełnienie moich marzeń. Więc w partii zagrałem b5, no i lecę dalej z tym moim atakiem, no ale cały czas nie robię tej roszady. Przeciwnik zagrał c4, no to ja tutaj wybiłem, on wybił, zagrałem d4, no uznałem, że wiecie, zajmę przewagę w przestrzeni, jest ok. No i tutaj zagrałem skoczek b4, żeby tego gońca sobie zaktywizować. No i komputerek mówi, że w tym momencie, no to już powinienem zrobić tą roszadę, żeby po prostu później wieżę włączyć tutaj do ataku po linii B i a4 pchnąć, no i że tutaj jest ok. No i oczywiście rozważałem tę roszadę, ale po prostu za cholerę nie mogłem się na to zdecydować, przyznam szczerze. Bo cały czas mi się wydawało, że tutaj dostanę jakieś g4 za moment. I tam król h2, wieża g1, g5, no i wiecie, że atak jest tutaj naprawdę mocny. I tak z ludzkiego punktu widzenia, no to oceniałem, że jest przypał. Więc przykładowo coś takiego miałem na radarze. No i tutaj tego G4 bardzo się bałem, a komputer jak mówi, luzik arbuzik, można zagrać F6 i to nawet czarny będzie tutaj atakował. No przyznam, że F6 totalnie mi nie przyszło do głowy. No i nie umiałem się zdecydować na tą krótką roszadę. Zresztą też optycznie jak to paskudnie wygląda, nie? Żeby tym królem tak wjechać pod atak. Więc no cóż, to jest nauczka dla mnie na przyszłość, że z tą roszadą to faktycznie w tym ataku królewsko-indyjskim warto poczekać. No ale nie można czekać w nieskończoność, krótko mówiąc. No i ja zagrałem skoczek B4, przeciwnik skoczek A3. Ja zagrałem skoczek B6, żeby tutaj punkt C4 mieć na radarze. No i przeciwnik zagrał B3 i zaproponował remis. Tu 19 ruchów zaledwie minęło, ale partia trwała już około 3 godziny, więc naprawdę nam się długo i mi i przeciwnikowi zeszło, żeby te wygibasy z G5 policzyć. No i tutaj mój pierwotny pomysł był taki, żeby zagrać A4, żeby po skoczek B3 zbić na B3. No i tutaj uznałem, że będzie to ciekawe dla mnie, no bo jednak te piony dosyć słabe, no i wiecie, że tam coś będę w stanie na hetmańskim podziałać. No ale później uznałem, że w sumie po A4 on będzie miał dosyć nieprzyjemną koncepcję goniec D2 z groźbą bicia, no i wtedy ten mój pion D4 będzie bardzo, bardzo słaby. No i to mi się bardzo nie podoba. No a też dodatkowo, wiecie, to są szachy drużynowe, więc trzeba też patrzeć, co się dzieje u reszty ekipy. No i ogólnie wygląda to tak, że jest 6 szachownic, ostatnia jest kobieca, musi być jedna kobieta w teamie. No i nasza zawodniczka już na ten moment zremisowała swoją partię. No i tak patrzę, na pierwszej szachownicy nasz zawodnik ma wieżę więcej. No to mówię S punkcik. Po mojej lewej zawodnik łapie hetmana przeciwnikowi, no to też ma wygraną pozycję. Po mojej prawej nasz zawodnik dwa piony więcej, no to mówię, no raczej git, nie? Na drugiej szachownicy była równa.
No i tak podliczyłem, mówię, kurczę, no z tych czterech partii, no to takie 2,5 punktu minimum uzbieramy. No to przyklepie remis i już z głowy mamy meczyk, a bardzo ważny mecz, bo tutaj graliśmy z piątą drużyną rankingowo. Wczoraj przegraliśmy z czwartą drużyną i kurczę, po przegranej nam się wylosowały ciężkie kojarzenia. No i się zgodziłem na ten remis. No i faktycznie finalnie wygraliśmy 3,5 do 2,5, także drużynowo zwycięstwo. Obiektywnie tutaj, co ciekawe, miałem delikatną przewagę, tylko trzeba było zrobić tą roszadę, ale po prostu za cholerę w tej partii nie umiałem się na tą krótką roszadę zdecydować. Ja tak nie lubię tym królem wchodzić pod atak. No a tutaj okazuje się, że to była jedyna szansa, żeby faktycznie wrzucić tę figurę do, tę wieżę do ataku. Zawsze też to F6 mam na radarze. No i tutaj delikatnie przyjemniejsza pozycja czarnego, bez jakiegoś szału, no ale delikatnie lepsza. Także no niestety trochę tutaj zabrakło. Póki co czarnymi zagrałem 3 partie, mam 3 remisy, no i jedną białymi wygrałem. Także zobaczymy, jak będzie dalej. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, zostaw komentarz czerwie czerwika i widzimy się w kolejnej analizie. Także pa, pa.